Witam, witam w kolejnym przeglądzie Machinimy. Przepraszamy za opóźnienia wynikające z braku czasu i lenistwa. A tymczasem zaczynamy! Gothic 2 Noc Kruka, Lord Ścierwojad. Pod koniec grudnia Moraz swój film pod tytułem Lord Ścierwojad wydał. Jest to krótka parodia takich filmów jak Ultra Wilk, Lord Edmund i nie tylko. Zapraszamy do oglądania. Powiedz mi ty, ile już czasu tkwimy w tej zabitej dechami dziurze? Skoro jest zabita dechami, to znaczy, że już nie jest dziurą. No bo jest zabita dechami? Nie o to mi chodzi. Ile już tkwimy w starym obozie? Jakiś tydzień? Gothic 2 Noc Kruka, 100 lat wcześniej. 100 lat wcześniej, nowa produkcja Papa TV GMP. Film opowiada historię paladyna Anubisa i Iwana, którzy żyli 100 lat wcześniej przed wydarzeniami z gry. Pełen zwrotów akcji i walk i dramatycznych sytuacji. Zapraszamy. Inubisie, Inubisie, słyszysz? Inubisie, ocknij się wreszcie, Inubisie! Inubisie! Nic ci nie jest? Tak, jestem cały. Pandemia. Epizod pierwszy. Patryk Trujan wydał pierwszy epizod swojej nowej serii. Magowie wody otwierają portal do innych wymiarów. To, co wyszło z portalu, nie ma jednak dobrych intencji. Idź do Watrasa, powinien dać ci jakiś podarunek. No to idę. Bracia, oto wiekopomny moment, który będzie zapisany wszędzie, gdzie się da. Porucznik Borewik zgłasza się. Próba pojednania. Idą święta, z nią ludzie i gady stają się bardziej życzliwi. Tylko czy to coś pomoże? Porucznik Borewik zgłasza się. Kontinuum świątecznych relacji. Borewik i Jaszczur zawsze byli dla siebie mili, zwłaszcza w święta. W sumie to biedny jest ten Marian. Ja to jakoś żyję z łapówek. On nawet nie wie, że mieliśmy denominację i pożyczam miliony na zupki chińskie. Gothic Origami, epizod 17. Nowy epizod starej, dobrej serii od Jakub Gila. To już odcinek 17, zapraszamy. Stoć! Ty tu nie wejdziesz, chłopcze! Mam przepustkę. Naprawdę? A kogoś zabił bandyto, żeby ją dostać? O, to temat na całą powieść. Odkupienie, część pierwsza. The Goblin 1998 po długiej przerwie wreszcie prezentuje kontynuację serii Zemsta. Algor, najemnik na farmie Onara, zostaje wysłany do obrony farm przed strażą. Sielanka jednak szybko się kończy. Ten oto człowiek dopuścił się czynów wysoko karalnych. Z jego ręki zginęło 5 przykładnych obywateli, żołnierzy służących królestwu. Byli to ludzie niewinni. Prawo przewiduje dla ciebie tylko jedną sprawiedliwą karę. Śmierć. You do it too! Animacja stworzona na bazie gry World of Warcraft. I'm sorry for interrupting, Commander. But I'd like to report that our work is finally complete. Hell yeah! Yeah! What?
can see, the bridge is done. All you have to do is sign this little piece of... I can't have this here! Styczeń! Battlefield 3. Szum. Szum to pierwsza produkcja Anubisa, nie będąca komedią. Czterech ocalałych żołnierzy amerykańskich próbuje przeżyć w zrujnowanym mieście. Nawet dla nich tajemnicą był cel tej misji. Nie wiedzą także, że nie tylko oni przeżyli katastrofę. Jakieś rozkazy? Znasz rosyjski? Nie bardzo. Jedyne co rozumiem, to to, że tu jest coś o jakimś projekcie wojskowym. Może to jest to, czego tak broni ten Rusek? Zabieramy to. A co to jest? Zdjęcie. To chyba nasz napastnik. A tutaj pełno rosyjskich nieśmiertelników. Najwidoczniej nie tylko my straciliśmy przyjaciół. Newsy! GTA 4 Escape zwiastun. Zapowiedź nowego filmu od Infinity Studio. Za scenariusz jest odpowiedzialny Genelis, premiera na początku 2015 roku. Trwa plebiscyt Złote Dildosy, Złote Innosy. Do końca stycznia możecie głosować na swoich faworytów. Zapraszamy do wzięcia udziału. Dziękujemy za uwagę. Jeśli chcesz mieć pewność, że twój film pojawi się w przeglądzie, napisz do nas na naszego maila lub wiadomości prywatnej na YouTube, ewentualnie na Facebooka. Pomysł 1. Realizacja... Jakiś kretyn. Tekst Anubis i... Jakiś kretyn. Kien. Powstałe przy współpracy z Przystań Jacka Studio. Czytał Saint 47.